Witam Państwa serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W trybie edycji omawiamy tym razem narzędzie, które nazywa się Knife. Knife oznacza po angielsku nóż. Jest to narzędzie, które wykorzystujemy wtedy, kiedy potrzebujemy wykonać jakieś bardzo dziwne kształty, które normalnie trzeba byłoby robić ręcznie, bardzo żmudnie i długotrwałym wysiłkiem. Najprościej będzie to chyba pokazać za pomocą przykładu. A więc mam tutaj zmaksymalizowaną scenę w Blenderze. Dodatkowo wyświetlanie klawiszy zapewnia malutki programik o nazwie Keymon. No i na tej scenie mam klocek. Ustawiony jestem w widoku od przodu, w widoku ortograficznym. Przejdę do trybu edycji i jeżeli wcisnę T, to w tym momencie w panelu, który mam otwarty po lewej stronie, na panelu, na takim podpanelu Tools, znajduje się guzik o nazwie Knife. Narzędzie Knife można uruchomić wciskając guzik o nazwie Knife, ewentualnie wciskając klawisz K. Powoduje to przejście Blendera w specjalny tryb pracy, w którym na samym dole okna, w pasku stanu, mamy napisane różnego rodzaju dodatkowe klawisze, które możemy nacisnąć. Na przykład możemy nacisnąć klawisz Z, aby ciąć na przestrzał przez całą geometrię. Możemy nacisnąć C, aby włączyć constraint do kątów. Wtedy widzimy, że tutaj zmieniają się te napisy, on-off na przykład. Możemy wcisnąć Shift, aby ignorować przyciąganie do elementów krawędzi na przykład, tak jak teraz. Możemy także wcisnąć Ctrl, aby włączyć przyciąganie do środków krawędzi. Teraz jest to przyciąganie do środka włączone. Trzymam wciśnięty Ctrl, widać, że tutaj jest napisane on. Jak puszczę Ctrl, natychmiast jest off. Mogę także wstawiać linię cięcia. I żeby wstawić linię cięcia, naciskam lewy klawisz i ciągnę. Widać teraz, że pojawiła się taka ukośna linia, która została włączona przeze mnie przed chwilą poprzez naciśnięcie klawisza C. Normalnie tej linii bym nie miał. Nacisnę może Escape. Nacisnę K i mam tutaj wszystkie opcje z powrotem zresetowane. Czyli to jest typowa sytuacja. Naciskam lewy klawisz i mogę teraz rysować krawędź, która będzie za każdym razem zaczynała się od początku, dlatego że nie jestem w obszarze mojego mesha. Jeżeli zrobię taką operację na meszu, w tym momencie ta krawędź będzie zostawać. Jest to nowe wirtualne rozcięcie. W tym trybie mogę takie krawędzie tworzyć. Mogę także w tym trybie obracać swoją scenę. Działa także kółko myszy, powodując, że mogę robić zoom. Działa shift z wciśniętym kółkiem, powodując, że mogę robić pan. No i w tym momencie po prostu mogę zaznaczać takie krawędzie, jakie chcę, żeby zostały wycięte. W ten sposób na przykład mogę utworzyć coś w rodzaju koła na powierzchni. Ale takiego koła nie można normalnie zrobić, ponieważ żadna taka struktura nie może powstać w Blenderze. Więc jeżeli wcisnę klawisz Enter, to dodane zostaną dwie nowe krawędzie, które wymuszone są przez spójność geometrii. W tym przypadku widać także, że z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego, zniknęła ta wycięta przeze mnie powierzchnia. Normalnie ona powinna zostać. Pewnie dlatego tak się stało, że to było złe, że tak powiem, miejsce. Możemy zaznaczyć ewentualnie te wierzchołki, dodać ścianę. Tak to powinno wyglądać, gdyby wszystko zadziałało prawidłowo. Przejdę jeszcze raz do narzędzia Knife. Jeżeli wcisnę Ctrl, dociągam do środków krawędzi mój punkt, który będzie rozcinał ściany, a więc łatwo mogę przeciąć na przykład w połowie taki obiekt. Jeżeli chcę wstawić nowe rozcięcie, naciskam klawisz E. W tym momencie ten wąs, który tutaj mam, odrywa się i mogę dzięki temu wprowadzić nowe rozcięcie, na przykład tutaj. Również fiksując przez klawisz Ctrl miejsce rozcięcia do środków krawędzi. Proszę też zobaczyć, że mogę w ten sposób zafiksować miejsce rozcięcia nawet do krawędzi, których jeszcze na meszu nie ma. Czyli na przykład ta krawędź tutaj to jest krawędź wirtualna, która jeszcze nie powstała, która dopiero powstanie, a i tak mogę użyć jej do zaznaczenia środka i rozcinać krawędź w środku. Mogę zrobić na przykład coś takiego. I to elegancko będzie działać. Tutaj także muszę wybrać punkt. Tu widać, że coś złego się stało. Znowu czegoś dziwnie działa to narzędzie. No i tutaj również kliknę. Tu jak widać nie mogę kliknąć. Z jakiegoś powodu nie powstaje nowe rozcięcie. Dam Enter i jak widać tu w tym miejscu nie był to dokładnie ten sam punkt. Nawiasem mówiąc, te punkty można połączyć ze sobą, zaznaczając najpierw jeden, później drugi z Shiftem, a później wciskając Alt-M, aby otworzyć menu Merge. I wtedy na ostatnio zaznaczonym wierzchołku mogę połączyć wszystkie, które były zaznaczone. Więc to narzędzie CAD działa właśnie w taki sposób. Nie jest do końca stabilne, nie jest do końca jeszcze napisane, więc czasami może źle działać, ale tak czy inaczej pozwala ono na robienie różnego rodzaju fajnych rzeczy bardzo szybko, jakby bardzo oszczędnie, pozwalając nam skupić się na ważniejszych rzeczach niż na przykład jakieś tam modelowanie. Proszę bardzo, wszystko rozcięte. Gdybym chciał rozciąć taki kształt na przykład na przestrzał, wtedy naciskam K, a później włączam Cut Through, czyli opcję Z.
tym momencie każde cięcie będzie wstawiane na przestrzał przez całą moją bryłę. Pozostaje jeszcze jedna opcja do omówienia. Jeżeli chciałbym pracować z rozcinaniem na przykład w osi poziomej albo pionowej, to mogę wcisnąć K, a później opcję czy też klawisz C. Klawisz C powoduje, że dowolne rozcięcie wstawione przeze mnie będzie automatycznie wyrównywane do linii poziomej albo ukośnej. Niestety nie można zmienić kąta tej linii, w związku z tym zależy od tego, jak ustawię się na samym początku podczas cięcia. Jest to tylko cięcie w płaszczyźnie ekranu, więc taki dosyć prosty hack, można powiedzieć, który niekoniecznie musi się zaraz każdemu przydawać, no ale mimo wszystko jest taka możliwość, więc cieszmy się, że przynajmniej takie coś mamy. Tutaj mogę zrobić jeszcze rozcięcie w pionie. No i teraz Enter. Tak to wygląda. Z tych opcji, które tutaj były, omówiłem już wszystkie. Jeżeli chciałbym dodatkowo jeszcze prowadzić rozcinanie geometrii, która jest dosyć bogata, na przykład taka jak na kulce, to wtedy czasami może być tak, że przy zaznaczaniu miejsc do rozcięcia będzie mi się przyklejała myszka do tych wierzchołków albo do krawędzi. Tak jak teraz, nie mogę wybrać jakiegoś punktu położonego gdzieś na ściance, bo po prostu następuje przyklejanie do krawędzi. W tym momencie mogę wcisnąć klawisz Shift i będę ignorował ten snapping, to takie przyciąganie. Więc w takim przypadku mogę spokojnie sobie tutaj pozaznaczać takie punkty, jakie chcę mieć, aby na przykład wyciąć coś w rodzaju kolistego kształtu. Nie działa snapping, więc mogę precyzyjnie zaznaczyć te punkty, które dokładnie chcę, aby były zaznaczone. No, myślę, że tutaj musiałem powiększyć troszkę i wybrać na przykład jeden z tych punktów. Ciach. Enter. Zrobione. Ponieważ tutaj wstawiłem dwa rozcięcia, należałoby je połączyć przez merge i w tym momencie mamy już z głowy. Tak czy inaczej, mam tutaj zaznaczone wycięcie. Teraz może być dość ciekawe pytanie, jak można byłoby uzyskać zaznaczenie wszystkich wierzchołków, które są w środku. Jest to na szczęście dosyć proste, chociaż czasami może być kłopotliwe. Otóż zaznaczam całą tą pętlę z krawędzi i pod warunkiem, że ta pętla jest rzeczywiście spójna i pod warunkiem, że nie zawiera w sobie fragmentów ścieżki, które należą również do innych takich pętli, wtedy mogę wcisnąć Ctrl-E i wybrać polecenie Select lub Inner Region, czyli zaznacz wewnętrzny obszar pętli. Jeżeli pętlę można było łatwo znaleźć, to taki obszar można również łatwo zaznaczyć. Oczywiście tu można zrobić ekstruda i mam już elegancki jakiś kształt, z którym można robić następne jakieś ciekawe rzeczy. Tak może on jakoś dziwnie wyglądać. Alt-S, skaluję go teraz dziwnie. No i coś tu się dzieje. Dobra, więc to było narzędzie Knife. Zostało ono trochę zaktualizowane i dzięki niemu możemy teraz elegancko wycinać różne kształty w bryłach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.